Witam kochani was bardzo serdecznie z horoskopem na odchodzący tydzień. Pierwszym znakiem zodiaku, którego rozpoczniemy, to jest baran. Sprawdzimy sobie energię dla baranka na nowy tydzień. Baran. Baran. Okej, kochani. W nadchodzącym tygodniu pokazuje się dość rewelacyjnie, bo mamy tutaj kartę, która mówi o ludziach, którzy są w Twoim otoczeniu, którym możesz zaufać, szczerze zaufać, być spokojny. To znaczy, że pewne plany, zamierzenia, które masz w nadchodzącym tygodniu, możesz śmiało je spełniać, ponieważ osoby, które przyczynią się do tego, pomogą Ci, będą z Tobą razem coś załatwiać, czy po prostu doradzają Ci, tak? To odnośnie tych ważnych sytuacji, Twoich problemów, są to osoby godne zaufania, także możesz śmiało podjąć decyzję. Pamiętaj, że jeżeli komuś nie ufasz, masz takie przeczucie, to już nie patrz, że jest taka energia, chociaż energia wskazuje, że masz wokół osoby, którym naprawdę możesz zaufać. To są szczere, oddane osoby i no oczywiście nie wszystkie, na pewno nie wszystkie, ponieważ to jest ogólne. Ale też dużo radości, planowania, może świąt, w końcu to jest grudzień, prawda? Także możecie planować jakieś spotkania ze znajomymi w rodzinie, jakieś imprezy, niektórzy może nawet mogą planować na ten okres przedświąteczny jakieś chrzciny, powiedzmy, czy jakieś zaręczyny, oświadczenia jakieś dla znajomych ludzi, na przykład czy rodziny, jakieś ważne, że coś osiągnęliście, coś dzięki czemu będziecie mogli świętować, jakiś zdany egzamin, może chcecie czymś się pochwalić w kręgu rodzinnym. Jeżeli chodzi o ludzi, to jest dobrze, kochani, kochane baranki. Jeśli chodzi dla Ciebie o radę, bądź bardziej czuły w nadchodzącym tygodniu, bardziej podchodź do sytuacji, ale też do ludzi z sercem. Także energia taka braku zaufania widzę już, to nie jest najlepsza. Jednak nadchodzący tydzień przynosi Ci dobrych ludzi na Twojej drodze, którym możesz zaufać i śmiało przed nimi jakby otworzyć swoje serce i umysł. Tak wskazuje energia w tym tygodniu. Bo jeżeli mamy tutaj oradę i energię, którą patrzymy na załatwianie różnych spraw i tak samo relacje międzyludzkie czy w miłości, to jest dobrze. Nie powinien to być żaden czas, gdzie będziecie do siebie się rzucać w pracy czy w związku, jakieś kłótnie. Naprawdę nie powinien, tu jest pełen zrozumienia, ciepła i chęcia spędzenia tego tygodnia w atmosferze miłej. Samopoczucie też powinno być dobre oprócz nerwów. Nerwy mogą jednak wziąć emocje górę czasami, nie zawsze. Ale jednak jest takie, czuć tutaj w rozkładzie takie lekkie, wiecie co, to można by było nazwać? Raczej takie może ostrzeżenie, bo ja do ostrzeżenia zaraz przejdę, do Waszego ostrzeżenia na ten tydzień. Ale jest jakieś takie niepokojące, lekkie, może to być nie dla wszystkich, ale jakiś taki stres, jakaś taka nad Wami wisi, taka czarna chmura, jakichś spraw albo niepozałatwianych, niedokończonych, albo rozmów, które nie przeprowadziliście. Ale to jest tylko taka lekka energia, którą możecie oczywiście śmiało odgonić i tydzień będzie miły, ale jeżeli jesteście dość impulsywni, nerwowi, może to jednak wyjść w którymś dniu. Jest tutaj ostrzeżenie rycerza mieczy, żeby nie wchodzić w żadne sytuacje, takie wiadomo, gdzie zaraz będą jakieś dramaty, albo kłótnie, albo plotki. To jest właśnie karta w ostrzeżeniu. I teraz tak. Ogólnie dla baranków się pokazuje, teraz przejdziemy tak w ogóle ogólnie. Jeśli chodzi o pracę, pokazuje się to dość dobry czas, spokojny, miły, jeżeli będziesz umiał porozmawiać i rozmawiać, prowadzić rozmowy z ludźmi, z którymi pracujesz lub współpracujesz, będzie miły.
od sytuacji takich właśnie, gdzie chcesz komuś coś wyrzucić, co już dawno, dawno w tobie rośnie, to raczej się trzymaj w tym tygodniu, bo ci popsuje po prostu tą fajną energię. Zostaw sobie może te wyjaśnienia na inny czas. Nie jest to najlepszy czas na spokojne rozmowy. Jeżeli myślisz, że ty z kimś porozmawiasz i to przejdzie do jakichś tam wytłumaczeń, przeprosin, to tak nie będzie. Dlatego takie rozmowy, gdzie macie do siebie jakieś żale, przesuń. Jeżeli to jest możliwe, to jeszcze później niż w grudniu, a jeżeli chcesz to wyjaśnić jeszcze w tym roku, no to może nie ten tydzień. Szczególnie w pracy, jak masz jakiś żal, czy do szefa, tak? Czy jeżeli ty jesteś szefem, do pracowników, to odpuść sobie tą rozmowę w tym tygodniu. W rodzinie tak samo. W rodzinie jest tak samo. Ten tydzień nie jest do końca dobry na jakby na ujawnianie wszystkiego, co skrywałeś do tej pory. Jeżeli tak długo skrywałeś, to poskrywa jeszcze jeden tydzień. Ponieważ tu może być kłótnia. Z osobami, które lubią plotkować, może pójść jakaś fama plotek. Także no nie jest energia dobra do siadania, tak jak zawsze ja radzę, usiąść przy stole i sobie wszystko wyjaśnić, no ten czas nie jest sprzyjający na to. Szczególnie jak te wyjaśnienia mogą być dość nieprzyjemne, coś skryte urazy, tak? No nie jest dobry czas. Dobry czas jest właśnie na bycie dobrym człowiekiem, miłym człowiekiem, ugodowym człowiekiem, przymknąć na coś oko. Jak i taka energia, to tydzień będzie naprawdę spokojny. Kochani, tak, samopoczucie wasze jest też dobre. Jesteście optymistyczni w tym tygodniu, to w takim razie, jeżeli macie jakiś uraz do kogoś, to może po prostu starajcie się tę osobę unikać. Jeżeli nie potraficie inaczej, tak? To będzie wtedy tydzień dość dobry. Wtedy te nerwy nie będą wami szarpać, tak? I wtedy w ogóle od poniedziałku do niedzieli będzie w miarę dobrze. Także postarajcie się w ten sposób funkcjonować w tym tygodniu. I wtedy będzie dobrze. Poukładać się wszystko po twojej myśli. Jest dość, powiem ci, że dość taki sympatyczny tydzień, patrząc na te karty. Ludzie, którymi możesz dysponować do swoich, powiedzmy, planów, bo oni są skłonni ci w czymś pomóc. Tak jak, może nie przyjaciele, tak, ale po prostu oni są życzliwi, nie muszą to być przyjaciele. Oni ci jakoś chętnie pomogą, może w jakichś urzędach. Nie będą ci stawiać przeszkód, gór, tylko jakoś tak z sympatii będą mieli dzień dobry, czy jeszcze z innych tam pobudek swoich, może mieli noc dobrą, to jakoś tak ci się wszystko poukłada. Albo tylko nie, właśnie, nie pokazywać nerwów na swojej twarzy. Najbardziej to nerwów, taka, wiesz, poważna mina zawzięta, że ktoś myśli, że nie jesteś dobrze nastawiony do tej rozmowy. Wtedy ta osoba też może automatycznie zmienić podejście do ciebie. Tego ostrzegajcie się w tym tygodniu. Poza tym samopoczucie, wszystko jest dobrze. Nie ma tutaj żadnych problemów. Finansowo też będzie spokojnie. Trzymajcie się, kochani. Życzę wam cudownego dnia, baranki. W sumie dnia dzisiejszego mam na myśli, a tydzień następny to rzecz jasna, że wam życzę bardzo udanego tygodnia. Ale dnia miałam na myśli dzisiejszego, kiedy nagrywam. Pa, pa!